zdobyć te kilka yardów, że przybliża w trzeciej próbie rozgrywający Seahawks swoją formację od zdobycia kolejnej pierwszej próby do przejścia już niewiele jak 4 yardy. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Angelo Pis z środkiem. Nie było tam za dużo miejsca. Numer 78 w drużynie ataku. 5 yardów kary, wciąż druga próba. Jednak fal start i ofensywa zostaje cofnięta. Na pewno w szeregach Seahawks daje się mocno odczuć brak Gawła Pilachowskiego. Ten running back od zawsze związany z organizacją Seahawks złapał kontuzję w meczu z Warsaw Eagles. Kontuzja była na tyle poważna, że na razie jeszcze Gaweł wspiera swoich kolegów z trybu, dopingując. Jednak mocno jest eksploatowany. Za teraz akcja Wykowa i mocne zatrzymanie. Zgubił piłkę. Tomasz Pechlewicz. Po tym odzyskaniu piłki przez Panthers Wrocław na boisku pojawia się ofensywa drużyny gości. No niefortunne teraz zdarzenie dla formacji. Do końca trzeciej kwarty zostało 8 minut. Seahawks na pewno nie o taki finish akcji. Prosili się wszyscy tutaj zgromadzeni kibice Seahawks. W rezultacie pierwsza próba Panthers Wrocław, 10 yardów do przejścia. Znajdują się na 46 yardzie po Olbrzymika Izrael. Podanie do Tomasza Dzieńca, ten niechwyty. Pierwsza próba, jeszcze mówię więcej, zobacz Tomasz Dzieńc, także flaga na boisku. I tutaj można powiedzieć, stuci nastroje ta flaga rzucona przez sędziego głównego. Po zakończeniu akcji, niesportowe zachowanie numer 7 w drużynie ataku. 15 yardów kary z miejsca zakończenia akcji. Pierwsza próba. Zdobyć yardowa. Przez Tomasza Dzieńca zostaje cofnięta przez niesportowe zachowanie rozgrywającego Panthers Wrocław. Miał tu ewidentnie jakieś skargi i zażalenia do głównego sędziego. Te nie zostały jednak pozytywnie rozpatrzone. W rezultacie 15 yardów kary. Ale to dalej jest pierwsza próba dla Panthers Wrocław. Można powiedzieć, że akcja 5 yardów do przodu, a teraz Marcus Sims dał stroną. I ten bieg dał 5-6 yardów.
akcja biegowa ze strony Markusa Simsa. Jednak widzimy, że dzisiaj to pierwsze skrzypce grają wide receiverzy i akcje podaniowe. Jeszcze raz Markus Sims, a teraz Markus Sims! Kapitalna akcja biegowa środkiem. No i można powiedzieć, jak na zaprzeczenie moich słów, teraz Markus Sims zdobywa nie tylko pierwszą próbę, ale bardzo mocno przybliża formację Panthers z Wrocław do pola punktowego. Znaczniki wyznaczające 10 jardów znikają. To oznacza, że do przejścia pozostał dystans mniejszy niż 10 jardów. Markus Sims jeszcze raz środkiem. Pierwsza próba było do przejścia około 7 jardów. Teraz będzie tych jardów 4 po akcji biegowej Markusa Simsa. I w dogodnej sytuacji Panthers Wrocław przed zdobyciem kolejnego przyłożenia. Z nożem na gardle, można powiedzieć, teraz defensywa Seagulls Gdynia. Ciężki orzech do zgryzienia w tych próbach, jeżeli chcą powstrzymać. Panthers Wrocław przed zdobyciem kolejnego, teraz drugie podanie. Tomasz Dziedzic, przyłożenie Panthers Wrocław. Rozgrywającego Panthers Wrocław, Tomasz Dziedzic. To już jest chyba jego trzecie przyłożenie w tym meczu, jeżeli dobrze liczę. A teraz próba podwyższenia wyniku. To podwyższenie jest zablokowane. Trochę tam zamieszania w trakcie tego podwyższenia. Rezultat jest taki, że podwyższenie nie jest udane, także wynik pozostaje 26 do 0. Na boisku znów pojawią się formacje specjalne. Odkopywać piłkę po zdobyciu przyłożenia będą Panthers Wrocław. Odbierać Seagulls Gdynia. Dochodzi pomiędzy zawodnikami.
Na szczęście dla obu drużyn nie ma flag na boisku. Druga próba. W tej akcji cofnięci z Wrocławia, także do przejścia 14 jardów. Brown przy piłce, rozgląda się za podaniem, naciskany Brown, pozbywa się piłki i bliscy tam próby przechwycenia tej piłki Panthers Wrocław. Kończy to jednak wszystko szczęśliwy dla Seahawks, tylko niekompletnym podaniem i będziemy mieli trzecią próbę i dalej tyle samo, 14 jardów do przejścia. Połowy przeciwnika, zawodnicy Seahawks. Brakuje teraz takiej przyzwoitej kropki na ich tykach ofensywnych Seahawks. Masz jak na razie znalezienie się na połowie przeciwnika to za mało. Potrzeba punktów Seahawksa. Także robi z lewą stroną. Pierwszą próbę i dalej przybliża formację ataku do pola punktowego. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. 17 jard połowy przeciwnika. Tym razem przeczytana i zatrzymany Micah Brown jeszcze chyba zanim przekroczył linię wznowienia akcji. No, chyba tam jednak jeden jard zdobyty. To jednak jest za mało. Druga próba, 9 jardów do przejścia. Sack! Po raz kolejny! Sack!
zapakowany Mika Brown, ale flagi na boisku. I pytanie, do jakich przewinień doszło na boisku? Holding, numer 68 w drużynie ataku. Kara jest odrzucona, rezultatem akcji trzecia próba. I mimo, że Holdingu dopuścił się jeden z zawodników ofensywny, to jednak ta kara zostaje odrzucona, ponieważ lepszy był rezultat akcji. Stąd teraz trzecia próba i 19 yardów do przejścia. Niełatwe zadanie stoi przed zawodnikami Seagulls. Jednak patrząc na historię rozgrywanych spotkań w tym sezonie, to nie jest zadanie niemożliwe dla formacji ataku Seagulls. Teraz drugie podanie na prawą stronę, przerzucony jednak. Jeden z zawodników Seagulls i to jest podanie niekompletne. Jakub Mazan był tym adresatem podania. Czwarta próba. No i będą decydowali się przejść ten dystans Seagulls. Tak naprawdę muszą podejmować to ryzyko, jeśli chcą złapać kontakt punktowy. Jak na razie 26-0 z Wrocław. Jednak Seagulls stoją przed możliwością zmienienia tego wyniku. Pytanie, kto z tej czwartej próby wyjdzie zwycięsko? Brown, naciskany, oddanie dalsze ogniste, gubi piłkę. Jest to podanie niekompletne. I bez punktów dalej, Seagulls Gdynia. Defensywa Panthers Wrocław stanęła na wysokości zadania. I teraz... Do końca trzeciej kwarty zostało 2 minuty i 15 sekund. I teraz od pierwszej próby atak Panthers Wrocław. Israel, na lewą stronę.
niekompletne. Jakże... Teraz akcja podania była niekompletna i będziemy mieli trzecią próbę. 10 yardów do przejścia. Koniec trzeciej kwarty. A teraz kończymy trzecią kwartę. Wynik to dalej 26-0 na prowadzeniu Pantery. Zobaczymy, co przyniesie ostatnia odsłona tego meczu.